Witam w kolejnym wydaniu Cook with Bopi lub Gotuj z Bożenką. Dzisiaj głównym przedmiotem naszego gotowania będą szparagi. Ja bardzo lubię szparagi. Tylko że dzisiaj będziemy je piec w piekarniku, nie tak jak zwykle rzucane na wrzątek i polewane masełkiem. Troszeczkę inaczej. Umyłam oczywiście, mam tu świeżutkie szparagi, nawet było słychać, jak ładnie oderwałam końcówkę, bo tą końcówkę, ona jest troszeczkę taka łykowata, musimy ją odkroić. Albo próbujemy odłamać, albo kroimy. To już zależy od Was. Ja lubię odłamać, bo w tym wiem, że w miejscu, w którym się odłamie, one będą bardzo soczyste i nie będzie włókien. Jeszcze mi zostało tylko kilka oberwać i chcę powiedzieć, że ja używam do pieczenia olej z oliwek. Używam tą taką z zimnego tłoczenia. Wydaje mi się, że ona jest najlepsza. Jakkolwiek fachowcy twierdzą, że powinno się używać tylko do sałaty. I wkładam to wszystko teraz na papierze pergaminowym. Posolę, ale nim to zrobię, to jeszcze pokroję czosnek, którym posypię te szparagi. Posolę, dodam olej, oliwę, przepraszam, i włożę do nagrzanego piekarnika na 400 stopni na środkową półkę i będę piekła 20 do 25 minut. Kroiłam czosnek, teraz posolę szparagi. Poleję olejem, daję tak, jak to mówią, na oko. I posypię, jak będzie za mało, to dołożę, doleję, przepraszam. Posypię teraz czosnkiem, wymieszam to wszystko. Ten czosnek potrafi się tak ładnie skarmelizować, jest bardzo smaczny. I teraz to wszystko przemieszam. W międzyczasie podłączyłam piekarnik. Ma być 200 do 205 stopni Celsjusza. I tak na 20 minut. Po 15 minutach można zobaczyć, spróbować jedną. Czasami to w zależności też od grubości szparag. Czasami są one bardzo cienkie, czasami grubsze, w zależności od grubości. Słyszeliście, piekarnik gotowy. I teraz tak zrobione szparagi wkładam, staram się je rozłożyć na jedną warstwę, wkładam do piekarnika. Wkładamy je do piekarnika na środkową półkę. I za 15 minut zobaczę, czy są gotowe. Maksymalnie do 20. Minęło 10 minut i teraz przekręcę je na drugą stronę, żeby miały się możliwość pieczenia równomiernie. Posypię tym czosnkiem bardziej tak na środek. Tą równomiernie wszystkie przekręciłam i z powrotem na kolejne 10 minutek. To wszystko. Próbowałam je tak po 18 minutach. Były troszeczkę twarde, także teraz jest 25 minut, minęło. Wyjmuję je, wyłączam piekarnik i wyjmuję. Proszę bardzo, czosnek się ładnie zmienił. Teraz przełożymy je na talerz i są gotowe. Szparagi bardzo dobrze pasują do ryb, do mięsa, a równie dobrze można je zjeść same. Położymy dwie. Tak i dołożę tego czosnku troszeczkę, który tu został, a szczególnie ten
przypieczony, jest bardzo słodziutki, jest smaczny. Szparagi są gotowe, robi się je bardzo szybko, jak sami widzieliście. A są bardzo smaczne, bo próbowałam. Proszę, zapiszcie się na mój kanał. Do zobaczenia wkrótce. Polecam się.